Hej, siemanko, z tej strony Mutu. Dzisiaj wracamy do testu egzotycznych owoców i dzisiaj będzie test owocu kaki. Tak właśnie wygląda. Wygląda trochę jak pomidor, jak widać, tylko że żółty. Koszt takiego owocu to około 4 zł za kilo, czyli to wychodzi za taki jeden zapłacicie około 1,50 zł do 2 zł. Także całkiem niedrogo. No i co? Bierzemy się do obierania i zobaczymy, jak ten owoc smakuje. Owoc kaki obieracie zwykłym nożem, czyli obieracie po prostu tak, jak jabłko skrobiecie. Pokażę w przyspieszonym tempie, jak to się obiera. Także obieracie tak, normalnie skrobiecie. Tak jak jabłko, widać. Dobra. Widzimy, nóż dosyć ostry. Ja nasz owoc pokroiłem sobie właśnie w takie plasterki. Tutaj wszystko jest do zjedzenia, nic się tutaj nie odkrajowuje. No i dobra, próbujemy. Pierwszy kawałek. Powiem wam, że dziwny smak. Coś podobnego do jabłka, tylko że no troszkę inaczej smakuje. Wam powiem. Dobry, taki dosyć słodki. Nie wiem, z czym by wam to porównać. Coś takiego jak jabłko, tylko takie słodkie i... Kurczę, nie ma porównania do tego owocu. Ale dobre jest. I podobno ma całkiem dużo witamin. Także polecam wam spróbować. No i jak podoba wam się ta seria testowania właśnie takich owoców, to zostawcie łapeczkę w górę i postaram się jakiś inny przetestować. I do następnego razu, trzymajcie się, hej!